stary basen. Kabebiak. Już otwartego basenu, konkretnego basenu dla nich nie ma, jest jeszcze na słonecznie, ale to jest porównawczo do tego, to nie jest basen. Dzisiaj przy okazji testujemy Huawei'a P20 Pro. Zaznaczam, że to nie jest reklama, ale przetestuję i można coś powiedzieć, tak, na ten temat. Patrzcie, co normalnie w Waze, nie wiem, czy to jest pościągane. Pokaż tam, czy to jest pościągane. Ale tutaj, gdzie stoję, mniej więcej na tej wysokości, były drabinki z tej dół. To jest basen olimpijski. Nie wiem, czy to można chodzić, czy nie. Ale przecież mnie nie zabiją. To jest pierwszy basen. Jeden z pierwszych basenów, prawda? Wyprodukowane. Otwarcie tego basenu miało miejsce w 24 roku. To jest niby olimpijski basen. Poczekajcie chwilę. Jestem w środku w basenie. Dokończę. 24 sierpnia 24 roku, o ile dobrze pamiętam, było otwarcie tego basenu. To jest ten olimpijski, taki średni basen. W latach 70. było dobudowana ostatni basen, to zdaje się jest ten właśnie średni basen, tak zwany dla dzieci. Olimpijskie wymiary, nie wiem, jakie to są wymiary, no ale przyjmijmy, że olimpijski, to właśnie tutaj mogły być jakieś zawody przeprowadzane. Ponoć jakieś tutaj na początku, to był wojskowy szpital, wojskowy basen. Już po szpitalach połaziłem i teraz o szpitalach mówię. Tam mój dodatkowy kamerzysta z drugim Pro 20. Zobaczymy, co tam będzie dalej. Jestem w środku w basenie olimpijskim. Tutaj kiedyś się pływało. Latem były fajne zabawy. Ten basen był najrzadziej otwartym basenem. Najczęściej właśnie basenem był ten duży basen. Zaraz wam go pokażę. Ja wszystko wieję znowu. Mnie to denerwuje, bo nie wiem, jak z tym dźwiękiem. Bardzo mnie to psuje, efekty dźwiękowe. Idziemy na największy basen, wymiary 55 długi, 25 szeroki. Swego czasu przepływałem go wzdłuż pod wodą. Widzicie? Tu jeszcze drabinki się zachowały. Tak wygląda basen bez wody. Będzie. Skakujemy do środka, sprawdzimy stabilizację telefonu.
bo zobaczycie, że to jest na zwykłych kijach. To nie jest na jakichś tam kibalach ze stabilizacją, tylko telefony mają stabilizację. Tak się prezentuje basen od środka, bez wody. Kabewiak, nasz najlepszy basen w Legnicy. Ale no to już nie ma nawet co remontować, bo tutaj dno się zawala. Chodzę po, tak powiem, tym dnie, tak z obawą, że coś tu się może wydarzyć. A to było jakoś 2,30 czy jakoś tak głębokie. Teraz zobaczycie, jak to wygląda. Z drugiej kamery może sam coś pokażę. Będzie widać. A wody było tutaj widać potąd. Najczęściej. A ewentualnie te rurki są takie, widzicie? Tu to było do rurek. Patrzcie, ile by to roboty było, trzeba było włożyć. A tam widzę już wanili drabinkę. Ile trzeba było pracy tutaj włożyć, żeby to odremontować. Pojedę drugą drabinką, zobaczymy. Pokażę wam tą pracę, w której ktoś mieszka. Ale co mi to obchodzi, zobaczymy. Jak to wygląda tutaj. Ta infrastruktura była budowana i otwarta właśnie w tym 24 roku. No to infrastruktura, tu mam na myśli. Tak, na początku tam były szatnie. Tam. Tutaj jest, tutaj się mieszkamy, chyba ktoś tu mieszka, nie wiem. Tutaj. Był piasek, na środku taka wysepka była z różnymi tam leśnikami. Za tym murem z tyłu są toalety. Tutaj są przebieralnie. Czujka, wzywamy się. No trzeba było się ewakuować. Włączył się alarm. Jakąś uruchomiłem chyba czujkę ruchu. No resztę wam pokażę z zewnątrz, resztę. To był największy basen. To jest ten średni basen, o którym mówiłem, a tu jest brodzik. Czujka się wyłączyła. Więcej tam nic nie było do pokazania, to co miałem najważniejsze do pokazania, to pokazałem. No i trzeba było się przebiec. Tam byliśmy, gdzie się alarm włączył, to konkretnie za tym budynkiem. Tam. Jak to wygląda z tej strony, na zewnątrz. A dobrze, że ten alarm jest. Pewnie nie, nic tam nie robi, ale no, odstrasza potencjalnych